Jak zadbać o swoje oczy? W jaki sposób zmniejszyć ryzyko rozwoju jaskry, zaćmy czy zwyrodnienia plamki żółtej? W jaki sposób dbać o swoje oczy, jeśli powyższe choroby już nas dotyczą? O tym wszystkim opowie nam Natalia i Maciek. Zapraszam. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu kulinarnego. Dzisiaj wspólnie przygotujemy burrito. Głównym składnikiem naszej potrawy będzie słodki ziemniak zwany batatem. Bataty należą do najstarszych warzyw znanych człowiekowi. Uważa się, że pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej. Bataty mają 2 razy więcej błonnika niż zwykłe ziemniaki. Natalia, a czy bataty mają jeszcze coś wyjątkowego, o czym nasi widzowie powinni wiedzieć? Tak się składa, że bataty zawierają dość rzadko występujące w świecie roślin 2 cząsteczki, luteinę i zeaksantynę. Są to substancje, które nie tylko częściowo nadają barwę batatom, ale wpływają też korzystnie na nasz wzrok. To, co bardzo ważne, to według danych naukowych luteina zmniejsza ryzyko rozwoju dość powszechnie występującej choroby oczu, jaką jest zwyrodnienie plamki żółtej. Warto pamiętać o tym, że ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej zwiększa się u osób z naciśnieniem tętniczym, upalaczy oraz u osób, których dieta jest bogata w tłuszcze nasycone. Można więc powiedzieć, że wprowadzając do naszej diety źródła luteiny, w naszym przypadku będą to bataty, wpływamy korzystnie na zdrowie naszych oczu. To cenne informacje, które warto zapamiętać. A teraz zabieramy się do przygotowania naszego burrito. Do naszej potrawy będzie nam potrzebne słodki ziemniak, batat, szpinak, papryczka jalapeno, czosnek, dekoracyjnie rukola, przyprawy kmin rzymski, słodka wędzona papryka, limonka, czerwona fasola, długoziarnisty ryż, jogurt naturalny, pełnoziarnista tortilla i cebula dymka. Na początku rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni i przygotowujemy sobie naczynie żaroodporne, żeby móc upiec w nim bataty. Bataty kroimy na około 3 cm kawałki. Następnie wkładamy je do naczynia żaroodpornego. Solimy solą himalajską. Następnie odrobiną czarnego pieprzu i polewamy delikatnie oliwą z oliwek. Wkładamy bataty do nagrzanego piekarnika na 170 stopni na około 35 minut. Kolejnym etapem przygotowania naszego burrito będzie zrobienie sosu z czerwonej fasoli. Do tego potrzebujemy mały garnek, czosnek, który drobno siekamy. Czosnek musimy zeszklić na oliwie. Dajemy na palnik. Następnie dodamy przyprawy, aby nam puściły więcej aromatu. Należy uważać, żeby przyprawy z czosnkiem nam się nie przypaliły. Teraz do tego czosnku i tych przypraw dodamy czerwoną fasolę. Całość ściągamy z palnika i doprawiamy do smaku. Następnie przekładamy wszystko do wyższego naczynia i blendujemy na gładką masę. Tak przygotowany krem zostawiamy do wystygnięcia. Natalia, mówiłaś o ochronnym wpływie batatów na wzrok. Czy tylko bataty wykazują takie działanie? Oczywiście, że nie. Istnieje wiele różnych substancji, które wykazują podobny korzystny wpływ na nasz wzrok, jak luteina czy zeaksantyna. Weźmy chociażby przykład witaminy D. Jest to taka witamina, która zmniejsza stan zapalny wewnątrz gałki ocznej. Dzięki temu zmniejsza ryzyko rozwoju takich chorób jak krótkowzroczność, zwyrodnienie plamki żółtej, retinopatia cukrzycowa czy jaskra. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wie, to przypomnę, że witamina D to ta witamina, która powstaje w naszej skórze wtedy, kiedy świeci na nią słońce. Więc póki mamy jeszcze słoneczne jesienne dni, korzystajmy ze słońca i darmowej witaminy D, a w okresie jesienno-zimowym możemy pomyśleć o suplementacji. Bardzo zaciekawiła mnie Twoja wiedza na temat zdrowia naszych oczu. Mam wrażenie, że jeszcze coś ciekawego nam dzisiaj opowiesz.
To prawda, sporo dziś mówiłam o zwyrodnieniu plamki żółtej, natomiast powiem jeszcze dwa zdania o innej, dość często występującej chorobie, jaką jest zaćma. A jest ku temu bardzo dobra okazja, bo jak Maćku wiesz, wszyscy na kanale promujemy dietę z dużą ilością warzyw i owoców i to właśnie owoce i warzywa są bardzo dobrym źródłem witaminy C. Pewnie się zastanawiasz, Maćku, dlaczego akurat o tej witaminie mówię. Otóż nie bez przyczyny, bo jak się okazuje i czego dowiedli badacze naukowi, kobiety, które spożywały odpowiednią ilość witaminy C bądź ją suplementowały, miały aż o 45% niższe ryzyko rozwoju zaćmy. O zdrowych oczach myślę, że będzie jeszcze okazja porozmawiać w kolejnych odcinkach. Mam taką nadzieję, a w tym momencie przechodzimy do kończenia naszej potrawy. W czasie, gdy pieką nam się bataty, musimy ugotować ryż. Ja do swojego przepisu wybrałem ryż basmati, który należy wypłukać, żeby stracił swoje mleczne zabarwienie. Tak wypłukany ryż wrzucamy do gotującej osolonej wody. Na jedną część ryżu wlewamy 1,5 części wody i gotujemy przez 15 minut na połowie mocy palnika. Kolejnym elementem naszego dania będzie przygotowanie salsy. Do salsy będziemy potrzebować cebulę dymkę, papryczki jalapeno, sok z limonki i oliwę z oliwek. Cebulę dymkę kroimy w drobne prążki. Wrzucamy do miski. Następnie papryczki jalapeno, taką dość sporą garść. Do salsy dokładamy duży pęczek kolendry. I dodajemy sok z jednej limonki. Dolewamy łyżkę oliwy i całość mieszamy. Wszystkie elementy do złożenia naszej tortilli mamy gotowe. Bierzemy placek pełnoziarnistej tortilli. Na to nakładamy porcję ryżu. Następnie szpinak. I główny składnik naszego burrito, czyli bataty. To wszystko zawijamy. Jedną tortillę mamy gotową. Na rozgrzaną patelnię dajemy burrito i rumienimy z każdej strony. Nada nam to chrupkości naszej tortilli. Gdy tortillę mamy zarumienioną, na talerz dajemy porcję sosu z czerwonej fasoli. Następnie kroimy tortillę w pół. Dajemy sporą łyżkę jogurtu naturalnego. Naszą salsę. Dekoracyjnie kończymy rukolą i limonką. Burrito wygląda genialnie i myślę, że może być fajną opcją jako lunch do pracy. Prawda, Maćku? Zgadza się. A jeśli chcecie więcej inspiracji na zdrowe, szybkie, smaczne posiłki, zapraszamy do oglądnięcia kolejnych odcinków. A na koniec drobne ogłoszenie. Często pytacie Państwo w komentarzach, gdzie można kupić witaminy marki Skoczylas. Podpowiem, że suplementy można znaleźć w dobrych aptekach, sklepach zielarskich oraz sklepach ze zdrową żywnością. A na dziś z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy za wspólne gotowanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.